Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę z kaszką kuskus. Do przygotowania będziemy potrzebowali 300 g kaszki kuskus, 1 puszkę fasoli czerwonej, 1 puszkę kukurydzy, 4 ogórki kiszone, około 20 oliwek, 1 puszkę tuńczyka, duże kawałki, pęczek szczypiorku, 1 paprykę, 4 pomidory, sól, pieprz do smaku, 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalnego. Najpierw przygotuję kaszkę kuskus. Kaszkę kuskus zalewam w misce wrzącą wodą, tak żeby poziom wody był powyżej 1 cm nad kaszką. Użyję około 300 ml wody. I odstawiam do napęcznienia i wystudzenia. Umyty i osączony szczypiorek drobno siekam. Umyte pomidory razem ze skórką kroję w kostkę. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroję w drobną kostkę. Ogórki kroję w drobną kostkę. Oliwki kroję na mniejsze kawałki. Teraz przygotuję sos. Majonez z jogurtem doprawiam solą i pieprzem i dokładnie mieszam. Do wystudzonej kaszki kuskus dodaję odsączonego tuńczyka, odsączoną kukurydzę, odsączoną fasolę, pokrojone pozostałe składniki oraz sos i dokładnie mieszam. Sałatka jest gotowa.